Dzisiaj porozmawiamy sobie m.in. o San Diego Comic Con, przyszłości Czarnej Pantery, Stranger Things 5 czy polskim Sarumanie. Mamy polskiego Sarumana, czyli Janusz Habior na pierwszym zdjęciu z sequelu Akademii Pana Kleksa. Premiera w styczniu 2025. Na Filmwebie trafiłem na artykuł mówiący o sequelu Akademii Pana Kleksa, czyli Kleks i wynalazek Filipa Golarza. Pierwsze zdjęcie z sequela pokazuje Janusza Habiora jako tytułowego Filipa. No i oczywiście w internecie pojawiły się komentarze, że mamy Sarumana w Polsce. Po letniej przerwie Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnicę pochodzenia swojego przyjaciela Alberta. W tym czasie profesor Kleks wyrusza do świata realnego, żeby odnaleźć przyjaciela sprzed lat. Okazuje się, że oba te tropy prowadzą do dawnego absolwenta Akademii, Filipa, zwanego Golarzem. Premiera tego gniotu jest zaplanowana na 3 stycznia 2025, a pokazy przedpremierowe już w Boże Narodzenie 2024. No i chyba najlepiej podsumowuje to ten komentarz katedry. Także lecimy z kolejnym newsem, czyli Stranger Things 5. Prawdopodobnie Eddie Munson powróci w ostatnim sezonie. Czwarty sezon Stranger Things pokazał nam historię Ediego Mansona w tej roli Joseph Quinn. Szybko stał się jedną z bardziej ulubionych postaci. Po swojej solówce Metallica w Upside Down skradł moje serce, ale czy twoje? Daj mi znać w komentarzu poniżej. No, niestety podczas tej solówki, aby odciągnąć Vecnę od naszej ekipy i jedenastki, poniósł śmierć. No więc, w wywiadzie dla Entertainment Weekly podczas premiery Quiet Place Day One Joseph Quinn powiedział, że prawdopodobnie zobaczymy Ediego Mansona w finalnym sezonie. Dziennikarka powiedziała, że ma przeczucie, że Eddie jeszcze powróci, na co Joseph Quinn powiedział, że myśli dokładnie tak samo. Po czym szybko dodał, że a może tak, może nie, zobaczymy, bla bla bla, bla bla bla. Wiecie, no nie chciał zdradzić za dużo, ale czy Eddie powinien wrócić? Moim zdaniem nie. No i wiadomo, ja też go uwielbiałem, ale moim zdaniem odjęłoby to powagi całego 5. i 4. sezonu. Zniszczyłoby jakby jego poświęcenie, jego wzrost, jeżeli chodzi o postać. Także jeżeli go wskrzeszą, to będzie to bardzo głupi pomysł. No chyba, że zrobią to jakoś tak z gustem i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie mógłby się pojawić na małe cameo. A teraz krótka lista ploteczek z Marvela. Pierwsza plotka oddana RPK mówi o tym, że studio Marvel aktualnie pracuje nad serialem czy projektem Namor. No i wyjaśnienie od community na Reddicie mówi o tym, że studio Marvel nie pracuje nad projektem Namor, tylko że ma w planach zrobić projekt Namor. Kolejna plotka mówi o Blade'ie w Deadpoolu 3. Mówi o tym, że Wesley Snipes będzie miał większą rolę niż tylko cameo. No i znowu wyjaśnienie, Wesley Snipes pojawi się w filmie i nie będzie to cameo. No i kolejna plotka to serial Okoye został wstrzymany, prawdopodobnie zostanie skasowany. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym zaprosić Was do sklepu eneba.com, do którego link jak zwykle znajdziecie w opisie. Aktualnie trwa tajemnicza prezentowa oferta. Musisz kupić co najmniej 2 produkty cyfrowe za 86 zł lub więcej, zrealizować swoje kody cyfrowe i otrzymasz tajemniczy prezent. Do wygrania macie karty podarunkowe do sklepu Eneba o wartości od 1 euro aż do 100 euro. Jak zwykle regulamin oraz najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie partnera. A teraz wracamy do materiału. No i przeskakujemy do Czarnej Pantery, ponieważ Letitia Wright, czyli nowa Czarna Pantera, powiedziała co nieco na temat przyszłości jej postaci. Na początku 2023 Letitia Wright zasugerowała, że Czarna Pantera 3 jest w produkcji w MCU, jednak od tamtej pory nic konkretnego nie usłyszeliśmy. No i teraz artykuł Variety mówi o tym, że Letitia Wright powiedziała, że kocha postać Shuri, chciałaby kontynuować swoją przygodę jako Shuri, że jest to jedna z jej ulubionych postaci, jaką grała. No i najważniejsze to fakt, że jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które można zrobić w MCU z tą postacią. I mnóstwo rzeczy nadciąga. No właśnie, co tak naprawdę nadciąga dla Shuri? Jest kilka potencjalnych projektów, czyli oczywiście Avengers 5, Avengers 6, serial
Okoye, jeżeli nie zostanie skasowany, serial o Namoru, czy tam projekt o Namorze, Ironheart, no i oczywiście Czarna Pantera 3. No i jest jeszcze jeden projekt, czyli Młodzi Avengers. A nie, poczekajcie, bo to jest kolejna informacja, jedna z lepszych informacji, jakie ostatnio przeczytałem, czyli według Rocha i Snydera Młodzi Avengers zostali skasowani ze studia Marvel. No i tak jak powiedziałem, jest to według mnie jedna z lepszych wiadomości, jakie ostatnio przeczytałem, jeżeli chodzi o MCU. No bo chodzi o to, że no okej, pewnie znalazłoby się kilku fanów, ale właśnie, tylko kilku fanów. No bo tak naprawdę nikogo nie obchodzą Młodzi Avengers, bardziej chcemy skupić się na tych oryginalnych Avengerach, którzy, umówmy się, już powoli odchodzą do lamusa i studio Marvel musi coś z tym zrobić. Ale Młodzi Avengers to moim zdaniem głupi pomysł. No bo praca, jaką muszą włożyć w ten projekt, pewnie będzie nieadekwatna do zarobków, jakie ten film zarobi. No bo umówmy się, jednak to jest przede wszystkim biznes. I liczą się przede wszystkim pieniądze. A uważam, że Młodzi Avengers nie byłby sukcesem finansowym. No i teraz kolejna świetnie gigantyczna, zarąbista wiadomość. Studio Marvel powraca podczas tegorocznego San Diego Comic Con. Poprzednie Comic Cony no nie były jakieś takie spektakularne. Ostatnim dobrym Comic Conem, który pamiętał, odbył się w 2019 roku, gdzie studio Marvel naprawdę przyćmiło scenę. Zapowiedzieli Blade'a, no i troszeczkę piątej i szóstej fazy. No i teraz z przytupem Studio Marvel wraca do San Diego na Comic Con. Panel odbędzie się w sobotę, czyli u nas tak naprawdę w niedzielę bardzo wcześnie rano. Od razu wam mówię, nie będzie niestety żadnej transmisji, nie będzie omówienia, bo akurat w ten weekend wyjeżdżam. Wyjeżdżam w weekend San Diego Comic Con i w weekend otwarcia Deadpoola 3. Ja nie wiem, jak ja to przetrwam. Nie wiem, co z tym zrobię. Ach, no dobra, ale właśnie, San Diego Comic Con odbywa się między 25 a 28 lipca i panel Marvela, tak jak powiedziałem, będzie w niedzielę bardzo wcześnie rano albo w sobotę bardzo późno w nocy. Zależy, jak na to patrzycie. No i co mogą pokazać? Prawdopodobnie Kapitan Ameryka 4, prawdopodobnie coś z Thunderbolts, no i być może coś związanego z Fantastyczną Czwórką, no bo w końcu ma premierę już za około rok, a zdjęcia do tego filmu rozpoczną się już niedługo i to jest temat dnia, to znaczy informacja dnia. Studio Marvel rozpoczęło taką nową serię podcastów na swoim kanale, serdecznie polecam. Pierwszy trwa około 30 minut. I wśród tych 30 minut jest taki 10-minutowy segment, taki wywiad z Kevinem Feige i on tam potwierdził przewidywania widzów. Podczas oficjalnego podcastu Marvela Kevin Feige powiedział, że dzień po San Diego Comic Con to będzie pierwszy dzień nagrywania Fantastycznej Czwórki, czyli 29 lipca. Wspomniał również o plakacie Fantastycznej Czwórki, który teraz widzicie na ekranie. Powiedział, że fani prawidłowo zaobserwowali i przeanalizowali ten plakat, mówiąc, że Fantastyczna Czwórka będzie działa się w innym uniwersum. No i Kevin Feige to potwierdził. Fantastyczna Czwórka będzie działa się w latach 60. w swoim osobnym uniwersum. Czyli no w sumie nie będzie połączone z MCU, no ale tego tak naprawdę do końca nie wiemy. W teorii dzieje się w nowym uniwersum, tak jak Ziemia 838 powiedzmy, albo Venomverse, albo Spider-Man z Andrew Garfieldem. Wiecie, o co mi chodzi. No chyba, że będą jakieś konkretne przeskoki pomiędzy uniwersami. Tego jeszcze nie wiemy, ale w teorii, bazując na tym, co Kevin Feige powiedział, będzie to osobny byt. Czy ja to lubię? No lubię to, ale wolałbym jednak, żeby były połączenia z szerszym MCU. Na razie.